Gańskie jabłka. Gana apple. Drzewo to nazywa się kapokowcem i wytwarza też... Powiem wam w tajemnicy, że on nam ciągle coś każe, coś mi ciągle każe, tą kamerę trzymać ciągle w jakiś sposób. Teraz mam iść do niego, to idę. Witam państwa bardzo serdecznie, jesteśmy w miejscowości Obomeng. Obomeng, zaczynamy kolejny odcinek z serii Wga... Jeszcze raz, bo się zaplułem. Zaczynamy kolejny odcinek Gana z jak to daleko. Tak jak w playlistach jest napisane, moi drodzy, więc zapraszam serdecznie. Więc tak, łapeczka, komentarz i udostępnienie, poczta sandałowa, która się wzięła od sandała. Rzecz jasna i zaczynamy. Tomasz jest strasznie głodny, ponieważ dzisiaj cały dzień zjadł tylko owocki i właśnie chcieli mu... A teraz mi będzie pokazywać, że źle trzymam kamerę. Taka. Źle trzymam kamerę, a na końcu mi powie, a ty tak trzęsiesz tą kamerą, trzęsiesz. Poszukujemy jedzenia. Zobaczcie, jaki tikolec zdobity. Dawno nie widziałem tak dojechanego tiko. O kurde. Czy wy to widzicie? Tak dobity. Tak dojechany. Witam serdecznie. Po nocy pełnej wrażeń. Po dobrym śnie. Mojego ziomka. Kumpla, brata, pasierba, bratanka, ciotki, wujka, stryjka, matki, babki. Słuchajcie, jesteśmy u mojego ziomka. Na chacie. Budownictwo z tyłu kolonialne. Piękna chata. Zobaczcie, styl brytyjski. W 100%. Ktoś za mną tam wchodzi. Ale to zaraz ten zobaczycie. Good morning. Good morning, how are you? Very good, brother. To jest brat mojego koleżki. A tutaj są zrobione specjalne otwory do tego, żeby woda, kiedy w porze deszczowej leci, to żeby po prostu wypadała. Dosłownie, żeby wypadała, bo ona po prostu tam wlatuje. Wody bieżącej nie ma, dlatego że babcia już ma 80 prawie lat i tutaj nie mieszka. Mieszka ten ziomek, który przeszedł, czasami ten mój koleżka tutaj przychodzi. Chata, gdyby ją odmalować na biało, to po prostu, wiecie, tutaj no picuć glancuś. Więc chłopaki sobie jakoś tutaj radzą. I obstawiam, że ta chata by tutaj kosztowała za jakieś 100, 150 tysięcy, tak myślę. Emanuel, if I want to buy... Hello. If I want to buy, I record the video. Okay. And the question to you. How much cost in dollars this type of the house? Any idea? Can you tell us? Oh, okay, I'll guess. Uh-huh. Let's say $33,000. $33,000, yes. Maximum approximately 3 billion Ghana cedis. So maximum $40,000. Yes. No widzicie? To jeszcze bardziej mnie rozwaliło. 33 Emanuel mówi, a 40 to jest 40 na szybko licząc, to jest 160 tysięcy złotych. Już gotowa z działką tutaj. Jesteśmy w środku teraz. Zauważcie wykładane drewnem sufity. Proszę, w ten sposób. Pokój przy pokoju. Raz. Kuchnia. Pokój mojego koleżki. Zobaczcie, jak pięknie zaprojektowany sufit. Ja wam to po prostu pokazuję, bo zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Dodatkowe światło od góry. Uważam, że zbyt wąskie, za mała przestrzeń. Tam są dwa pokoje, po schodach sobie wchodzisz. No zobaczcie, można się trochę poczuć jak w pałacu. Tutaj jest jeszcze jeden pokój. Mega dużo. To są ogólnie nasiona kakaowce, już wysuszone. Zobaczcie. Tutaj schowki. Po lewej kolejny pokój, ale widać, że za pozamykany. A może i nie pozamykany. Łazieneczka, pokój gościnny, sypialnia z łazieneczką też tutaj zaparowanym. Przypomina mi to trochę takie sufity z Pakistanu. Niesamowite w ogóle, niesamowite. Dajcie znać, co myślicie o tej chacie. 160 tysięcy, mniej niż 160. Gańskie jabłka. Ghana apple. Ale to
This is different probably. Ale spróbujmy. Najpierw umyjmy w wodzie. To jabłko gańskie umyte. Apple, yeah, yeah. Ty, gąbka. Inne takie. U, tutaj jakieś insekty. Trzeba uważać. Chociaż białka nigdy za wiele. Taki insekt to by nic nie zrobił. Bo to jest mszyca. Kurde, te mszyce są wszędzie. Taką mszycę to po prostu zjesz i wystrasz. Kolokwialnie ujmując. Z tragedii nie ma. Słuchajcie, zrobiłem dochodzenie i to Apple Java to jest nic innego jak czepetka samarangijska. Pochodzi między innymi z Filipin, Wysp Salomona, Papui Nowej Gwinei, z krajów, które mają klimat tropikalny. No i rzecz jasna też dotarła tutaj do Afryki, znając życie z żeglarzami. Dość ciekawe jest to, że w kuchni malajskiej wykorzystuje się powszechnie owoc. Na Filipinach z kolei używa się drewna do budowania chat tego drzewa, a w Tajwanie wykorzystuje się kwiaty tego drzewa w lecznictwie tradycyjnym. Ta słodycz jest taka zrównoważona bardzo, a w środku jest taki, nie wiem, taki gąbczasty trochę. Ciekawe. Pierwszy raz z tym się zetknąłem. Czapetka samarangijska. Polecam spróbować. Cześć dziewczyny. Moje koleżanki. Zobaczcie, kolejny przykład pięknej kolonialnej architektury. W małym miasteczku tutaj w górach, w którym jesteśmy, naprawdę ta architektura fantastycznie się zachowała, pomimo że zobaczcie, tutaj są naprawdę intensywne deszcze, więc te elewacje, one najzwyczajniej w świecie, ta farba odchodzi. Ale też wydaje mi się, że po prostu zastosowana farba nie jest farbą na tego typu skrajne warunki atmosferyczne. Można by było pewnie jakąś inną, droższą, lepszą zastosować, ale komu się chce. A tutaj mamy wielkiego Joe. Wielki Joe. Słuchajcie, powiem wam teraz ciekawostkę w Ganie. Jak przychodzi Wielkanoc, to są promocje typu kup 3 dostaniesz 1, kup 2 dostaniesz 1. Ludzie wtedy kupują na potęgę. Kupują na potęgę, ponieważ się opłaca. Robią zapasy ogromne, a następnie, moi drodzy, przez kolejną część roku sprzedają. Komfo Atia Javi. Szycha szychą, ale prawda jest taka, że to był znachor. Lokalny znachor. Proszę ja was, taki szeptun. Jak na Podlasiu. Szeptuni, szeptuchy. Tutaj mamy tak zwaną szkołę czarków. Sobie leżą. Adyjan. To jest grupa etniczna tutaj w Ganie. Tutaj mają, ogólnie to miasteczko to jest zamieszkane przez Adyjanów. No i zobaczcie, ten symbol czarka, który zieje w ogóle, wiecie, ogniem, no to jest symbol ichniejszego w ogóle, ichniejszego plemienia. Ale chcę powiedzieć, dlaczego nie ma tak dużo czarków w Ganie? Ponieważ w Ganie się spożywa czarki. Patrzcie, jak ciężko oddychają. Czarinka! I je się spożywa. Co prawda nie tutaj, bo tutaj są symbolem. O, się tutaj koleżanka wystraszyła trochę. Ale na przykład na północy Gany już takie delicje jak czariny się spożywa. Tutaj są szanowane i uważane za symbol grupy etnicznej. To jest niesamowite, co tutaj teraz widzimy. Bo to są te takie plakaty, które upamiętniają osoby, które się przysłużyły bądź miały wysoki wiek. Tutaj pani. This is your grandmother. Yes. Not your girlfriend. Yes. Mm-hmm. Zobaczcie, 150 lat prababcia żyła. And you have 95 years old. Yes. 77. 70. Your mother, it was 95. My mother. Ah, okay. Zobaczcie, jakie długowieczne osoby, pięknie. Tutaj akurat pani już w tym wieku zaczęła niestety tracić wzrok.
niesamowite, 150 years, amazing. Tutaj mamy napisane generacje rodu. W pierwszej generacji kobieta, bądź kobiety, bo trzeba zaznaczyć, że w Ganie można mieć, nie wiem, 20 albo 50 żon, tylko trzeba mieć odpowiednio dużo pieniędzy na utrzymanie ich. Pierwsza generacja 10, dziesiątka dzieci, druga generacja 49 dzieci, nie z jednej kobiety, tutaj obstawiam, że było około 5 kobiet. I teraz trzecia w ogóle generacja, 113 kobiet, wyobrażacie sobie? So this guy, he was so rich. Yes. Probably around 11 or 12 wife. Yes. It's a lot. Yeah, a lot. Czwarta generacja 39, no i piąta generacja już dwójka. Dwójka dzieci i to jest two children. Tutaj od tej pani. Beautiful. Teraz jeszcze takie małe podsumowanie tego, co przed chwilką zobaczyliśmy. Pierwsza generacja, druga i trzecia, gdzie było tych dzieci bardzo dużo, trzeba zaznaczyć, że wtedy prawdopodobnie była to wiara animistyczna, czyli wiara w żywioły. Wiara we wszystko, co otacza nas, ma duszę. Jak gniotę tego liścia, to gniotę czyjąś duszę, tego drzewa bananowego. Bliżej tego czasu, w którym teraz się znajdujemy, tym większy spadek dzietności. Aż w tym momencie, w tej linii w ogóle dzietności, tylko dwójka dzieci. Dlaczego? Po pierwsze, edukacja, która przyszła z chrześcijaństwem. Chrześcijaństwo redukuje tą poligamię, redukuje tą ilość dzietności i sprawia, że demografia spada jak w Europie. Czyli wiedza i chrześcijaństwo, jedni powiedzą, że robią dobrze, a drudzy mogą powiedzieć z punktu widzenia demograficznego, społecznego, że robią źle. Tutaj już pozostawiam wam do oceny własnej. Kościół prezbiteriański. Kurczę, nie wiem jak odmienić. Po polsku wyleciało mi z głowy. Prezbiteriański. Powiem wam, że te odłamy chrześcijaństwa, które tutaj obserwujemy w Ganie, jest ich tak dużo, że moja głowa po prostu, wiecie, nie ogarnia, bo te odłamy, one się różnią od siebie, wiecie, jakimiś takimi kwestiami, na przykład sobór. Ktoś przyjął jakiś na soborze, ktoś się przeciwstawił i no i to są takie drobne, niedrobne różnice. Ktoś przyjmuje kogoś świętego, ktoś inny mówi, że ten święty w innym, że on w ogóle, on nie jest święty. Więc to jest takich sprzeczności dużo i powiem wam, że ja się w tym gubię. I nie uważam, że powinno to być aż tak porozwalane. A w Indiach jeszcze w ogóle, a w Indie, Bangladesz, jeszcze większy motłoch, że tak to określę, niestety, którego ciężko ogarnąć po prostu swoim umysłem. W końcu docieramy do miejscóweczki, w której można zjeść. Tutaj macie numer, wyślijcie SMS-a o treści, kierownik pozdrawia. I zobacz, tutaj szefowa robi spaghetti, zaraz będziemy mieć spaghetti. Ketchup, zupki chińskie, rzecz jasna. Sardynki są powszechnie tutaj znane. Pomidory, oczywiście wołowina, taka, o Jezu, jak to źle wygląda, naprawdę bardzo źle, taka mortadela z wołowiny. Zmielona. A my sobie tutaj usiądziemy. Szefowa ugotowała. Okej, okay, don't worry. Szefowa ugotowała, zamówiliśmy trzy posiłeczki. Proszę, jajeczko, spaghetti. Się żyje. Więc tak, mamy bolognę, czyli spaghetti. To, co powiedziałem, zmielone mięso wołowe. Fasola, warzywka, jajko. No i marcheweczka, cebula, takie rzeczy tutaj. Good appetit. Moi drodzy, co to za flaga? Co to za flaga i co to za flaga? Kto zgadnie? Cmentarzysko. Nie tylko spełnia funkcję cmentarną, ale też spełnia funkcję graniczną. Zobaczcie na tabliczki. Taka prosta, ale wyrazista. W moich kolorach. W moich ulubionych kolorach. Ten żółty to jest mój ulubiony kolor, dlatego też widzicie logo kierownicze.
kolorze żółtym. A jako ciekawostkę dodam, że logo kierownicze no to już zmieniło się z 6 razy co najmniej do momentu, w którym widzicie je teraz. I w logo macie dwa O, które nawiązują do okularów kierownika, ale to jako ciekawostkę dodaję. A ten cmentarz jest cmentarzem granicznym, który odgranicza jedno miasteczko, które jest tam, z miasteczkiem, w którym byliśmy przed chwilką tam. I to jest granica miast. Proszę zobaczyć. Chrześcijański, rzecz jasna. Wygląda tak dziwnie, co? Jak z jakiegoś takiego filmu. James Coffey Manu Akumua. 78 lat, ale oni tutaj długo żyją. Długo żyją, naprawdę długo żyją. Nasz koleżka Emanuel zabiera nas do miejscówki, tajnej miejscówki lokalsów, która jest w lesie tropikalnym. Więc dzisiaj troszkę posłuchacie dźwięków lasu tropikalnego na odcinku i zobaczycie, co skrywają tam lokalni. Kto zna tuje drzewo tak zwane cmentarne i ponoć niektórzy zielarze mówią, że sadzenie tuji blisko domów wpływa negatywnie na zdrówko. Polecam się wdrożyć w temat, ale nie bez przyczyny nazywa się to drzewem cmentarnym w żargonie. Lokalna biblioteka, a tu kościółek postawiony jeszcze przez Brytyjczyków. I wchodzimy do niego. Ten kościółek może mieć z dobre 100 lat. Powiem wam szczerze, że ja mam mieszane uczucia co do chrześcijaństwa. W sensie nie mieszane, tak dobrze to ująłem, bo nie wiem, bo tutaj te instytucje, szpitale, te szkoły, to wszystko jest po prostu, wiecie, pod ręką chrześcijańskich misji. Z drugiej strony jednak wpłynęło to diametralnie na zmianę kultury i no na zmianę kultury, na zmianę wszystkiego, moi drodzy. Kościół niestety zamknięty. Może trochę od boku wejdę. Kierownika prąd nie tyka. Piękna płaskorzeźba na drewnie. Pięknie. Lubię takie rzeczy. Nadają ogromnej autentyczności. Ale kościółek niestety, jak możecie zobaczyć z perspektywy zaokiennej, jest nieużywany. Raz, dwa, trzy, odcinek lajkujesz ty. Komentarz zostawiasz nam, by skrzydła rozłożyć wam. No, trzeba przyznać, że z kierownikiem nudzić się na odcinku nie można. Powiem wam, że strach lokalnych na całym świecie tak mnie przeraża, ale strach jest potrzebny, żeby człowiek przeżył. Strach jest potrzebny, żeby utrzymać populację, bo gdyby wyeliminować totalnie w ogóle poczucie strachu, to poczucie, no to niestety byśmy ginęli jak muchy albo jak komary. Chata lokalna. 23 września 1931 rok. Was jeszcze pewnie na świecie nie było. Jeśli był ktoś z widzów, no to serdecznie pozdrawiam i chylę czółko i cieszę się, że jesteście na kanale. Tutaj jest herb. Herb rodziny, która była szefostwem tutaj. Chief family. Teraz wchodzę tam z sandała, z kamerą do chaty, do środka. Nie wiem, czy ktoś tam żyje, czy nie. Może ktoś bezdomny. Widać, że takie bezdomne domostwo. Może tutaj po prostu się spotykają. Gdzie nie spojrzysz? Plakat. Ktoś zmarł. Taki hołd. Nie było czegoś takiego nigdy. Nie widziałem czegoś takiego nigdy. Hołd na plakacie dla osoby zmarłej. Pulpetinka. Małe pulpetynki gańskie. Lesiste. Podchodzę z zaskoczenia.
Pupetinki, małe niebieskie oczka, rude. Chodźcie do wujka, czego się boimy? Nie boimy się. Jedno z dziwniejszych drzew owocowych, nic innego jak blibia, występuje nie tylko tutaj w Afryce, ale również może występować na Jamajce i w innych częściach świata, gdzie klimat jest sprzyjający, czyli klimat tropikalny. I tutaj jest trujący specyfik, który się nazywa hipoglicyną. Więc w skórce masz hipoglicynę i w tym nasionku. Pokażę, to jest nasionko, które wyciągam teraz. Wygląda trochę jak owoc nerkowca. W nasionku jest hipoglicyna, która jest trująca, a to można jeść, bo to jest tak jakby owoc. Dziwnie smakuje. Mam nadzieję, że tamtej hipoglicyny nie ma, bo nakryje się sandałami i nie będzie odcinków. Takie w smaku jak trochę kapusta, ogórek. Pulpetinki sobie kurka oglądają, jak chodzi. By się przyatakowało taką jedną, no i byłoby najedzone. Proszę, mamuśka z małymi. A, walka. Walka, ładuj mu. Dość ciekawa paprotka. Jej liście wyglądają jak ogólnie jak pióra, często hodowana w ogrodach, ale też hodowana na przykład do specjalnie, intencjonalnie do oczyszczania powietrza. Oczyszcza, wyłapuje powietrze elegancko. Tutaj młode liście, tutaj stare liście. Proszę, piękna, piękna paprotka. Paprotka, która nazywa się chińskim hamulcem. Tak tłumacząc bezpośrednio z angielskiego. Łacińskiej nazwy wam nie będę podawać, bo szybciej zapamiętacie chiński hamulec niż łacińską nazwę. Przepraszam, ale ja się w botanika trochę bawię. Drzewo parasolowe, drzewo korkowe tak zwane. To jest młody osobnik. Tam są nad nami duże osobniki. Wchodzę. Węży teraz nie ma, bo jest bardzo gorąco. Kurczę, się nie przebije przez ten. Chcę wam pokazać tylko wielkość tego drzewa. To jest to duże drzewo, nie da się pomylić. To i to obok. To drzewo korkowe jest stosowane przy budowie tratw czy innego typu przedmiotów, które, czy zabawek na przykład, które potrzebują mieć dużą wyporność. Minusem takiego drzewa korkowego jest, czy parasolowego, parasolowe jeszcze bardziej pasuje, bo tak wygląda jak parasol, ale plusem jeszcze jest to, że liście, jak masz problemy skórne, już wam pokazuję, na problemy skórne tutaj, tutejsze etniczne grupy wykorzystują to jako medycynę, lekarstwo na problemy skórne. Wchodzimy teraz do kanionu. Zobaczcie, jak ciekawie kanion. Zobaczcie, jak sprasowane skały. Dochodzimy do kanionu. Zobaczcie po prostu, jaki jest, jaka kolorystyka to pokazuje. Dla kogoś mądrego, dla jakiegoś geologa, jak mniej więcej tutaj te minerały się kształtowały. Proszę. Echo. Very nice. Hey! Kierownik! Zobaczcie, jesteśmy w lesie tropikalnym. No tutaj można powiedzieć, że to można nazwać buszem. I w buszu również są tak zwane gatunki inwazyjne. Między innymi tak jak ten krofon, nie pamiętam dobrze, jak to się nazywa, krofonem, białe kwiaty. Na cały świat się rozprzestrzenił, odpowiem wam, od Meksyku aż po Australię. Oczywiście po Afrykę również. Ten chwast jest o tyle niebezpieczny, że niestety jeżeli zwierzęta gospodarcze, takie jak konie, krowy czy kozy, zjadają go zbyt dużo, to dochodzi, moi drodzy, do
uszkodzenia układu oddechowego. No i niestety zwierzęta zaczynają zdychać. Więc widzicie, no, las tropikalny może być świetną apteką, ale też może być świetnym biletem do zakładu pogrzebowego. Proszę bardzo, ktoś lokalny sobie zrobił bazę. Tomasz, jakie to jest wielkie. Wielkie. Ale ogromne. Ktoś sobie bazę zrobił, ale coś tutaj zbierają. Zobaczmy, tutaj mogą być tak, tu mogą być pająki, tu mogą być węże, wszystko co kochamy. Patrząc po pajęczynach gęstych, no to są tutaj pająki. Drzewo to nazywa się kapokowcem i wytwarza też owoce. Tutaj zbierają owoce z niego. Z tego drzewa również się wytwarza takie włókno, które nazywa się kapokiem i to włókno świetnie służy do w tapicerstwie, bo jest sprężyste, więc można zamiast jakichś innych tworzyw sztucznych władować taki kapok, ale również na przykład w kamizelkach ratunkowych było również stosowane do wypełniania, bo to jest taka sprężysta, włóknista struktura. Niemniej jednak już w tych kamizelkach ratunkowych nowoczesnych wykorzystuje się tworzywa syntetyczne, nie naturalne. No i rzecz jasna, kapok, czyli z rośliny wykorzystuje się bardzo dużo rzeczy, między innymi kwiaty, korzenie, czy też owoce w medycynie tradycjonalnej. Nie tylko tutaj w Afryce, ponieważ zarówno w Azji i Oceanii można znaleźć tego typu drzewa. One są uprawiane i sięgają nawet do 70 metrów wysoko. Widzieliście, to jest trawa, która się przyczepi nawet do skóry. Jak pociągniesz, to ci po prostu skórę przetnie momentalnie. Łuch, ciuch, chwila, moment. Więc trzeba bardzo uważać ogólnie w dżungli. A tutaj chciałbym wam pokazać grzybki. Trochę wyglądają jak boczniaki. Grzybki. Grzybków nie jemy tutaj ogólnie jak w polskim lesie, żeby przeżyć, bo wątroba wyjdzie i będzie lipa. Proszę zobaczyć, jakie kolce tutaj. Zobaczcie, jaki konik polny zmutowany. A tutaj co? Tutaj termitiera, ale wygląda na opuszczoną, tak jakby tutaj może jakiś zwierz mieszkał, na przykład jakiś wąż. Tu kolejny, może jakiś pająk, idealna skrytka na przetrwanie pory suchej. Tyry. It's okay. Komandos! Zobaczcie, jaki busz jest ostry. Tego typu ślady przecięcia standard. Kurde, ale akurat poszło na żyle. Zobaczcie. Wszyscy żyją. Więc jest dobrze. Widzicie, jak się przyczepiło? O kurde, nie jestem w stanie tego odczepić. O kurde. Boli? Strasznie. Patrz, za włosy wszystko ciągnie. Zejdź. 3, 4. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek, za wspólną podróż po mało odkrytej części Gany w małej wioseczce, w lesie tropikalnym, trochę w buszu, trochę w lesie, no i trochę w drodze z buta po małej miejscowości o nazwie, której kompletnie nie mogę zapamiętać, która była wymieniona na początku odcinka. Moi drodzy, uprasza się rzecz jasna o ślad węglowy, o kciuk autostopowy, o pocztę sandałową, czyli komentarz, łapka pod filmem i podanie odcinka dalej na WhatsAppie, Messengerze. Polecam również
subskrybować kanał, ponieważ subskrypcja pozwala Wam otrzymać w pierwszej kolejności powiadomienie. Powiadomienie o tym, że pojawił się na kanale nowy odcinek. A jak się pojawił nowy odcinek, no to nigdy nie ominiecie najnowszego odcinka od kierownika. Tymczasem melduję, że Hania zdrowa, teoretycznie i w praktyce niegłodna i wszystko idzie zgodnie z planem, moi drodzy.